Mają swoje barwy, symbole, wierzenia. Niemal wszystko ma swoje znaczenie. Od oficjalnego ubioru po zachowanie. I to wszystko kształtowało się przez wieki. Wystawa Tradycje Górnicze w Tarnobrzewskim Spichlerzu przypomina o perliku i żelazku, o smoczym kuflu i świętej barbarze. O siarce było głośno już za czasów Władysława Jagieły. To on wydał oficjalny dokument, który zezwalał na wydobycie tego minerału. Ponadto sprawą siarki zajmowali się wszyscy. Wykorzystywali ją jako broń chemiczną podczas bitwy pod Legnicą w XIII wieku. Bojowe środki trujące miały za zadanie osłabić przeciwnika i tym samym doprowadzić do jego druzgocącej porażki. Poza tym siarka podobno leczyła, sprzyjała pięknej urodzie. O tym wszystkim dowiemy się przekraczając próg ekspozycji tradycje górnicze tradycja jednego z najstarszych zawodów uprawianych w Polsce. Wiele z nich wynikało stąd, że górnicy pracowali pod ziemią w ciemnościach. W dodatku narażeni na rozmaite niebezpieczeństwo, przecież każdy górnik i wtedy, i dzisiaj idąc do pracy, nie wiedział, czy przyjdzie jeszcze do domu żywy. W związku z tym bojaj i szacunek wobec natury nakazywała odpowiednie zachowania braciom górniczego stanu, a jednocześnie wytwarzała pewne przekonania, pewne legendy, które krążyły wśród górników. Jedną z nich był duch, którego nazywano skarbnikiem. Był to opiekun podziemia. Przybierał on różnoraką postać. Skarbnik to koń, mysz albo człowiek z kopytem. W zysknięcie człowieka z naturą nie było łatwe w tamtych czasach, z uwagi na to, że były to ogromne ciemności. Nawet dzisiaj, kiedy mamy prąd elektryczny, znakomite źródła światła, pod jest ciemno. A w tamtych czasach, kiedy ten mrok kopalni rozjaśniały bardzo marne błyski jakichś kaganków łojowych, ta ciemność była przerażająca dla człowieka, który tam pracował. Więc jednego, że wszelkie jakieś ruchy tego półcieni w kopalni zdawały się być właśnie tymi duchami. Duch skarbnik to ktoś kogo należało się obawiać. W opozycji do niego stała święta Barbara, która zawsze była tam, gdzie górnicy. Zginęła tragicznie, więc przez to być może była czczona przez górników przez wieki jako patronka właśnie od nagłej śmierci, ponieważ oni byli na taką właśnie narażeni przez swoją pracę pod ziemią. co zresztą potwierdził oficjalny papież Benelek XIV specjalnym swoim edyktem, w 1747 roku. Więc od tej pory święta Barbara jest patanką górniczego stanu. W Barburkę górnicy idą nam przez świętą, składają kwiaty pod kabliczką świętej Barbary i idą do karczmy piwnej. Ta tradycja przetrwała do dziś. Tak jak niektóre kufle z symboliką górniczą, to dzięki nim podziwiamy górników przy pracy, narzędzia górnicze. Dzięki nim możemy prześledzić też historię górnictwa. Generalnie rzecz biorąc, ta część wystawy jest skomponowana na kształt. Dawne cechownie, taka jak była w, w, w kopalniach, na szybiach, gdzie górnicy przychodzili do pracy, przebierali się i potem wjeżdżali w dół do pracy. I tak samo można poczuć ten klimat właśnie tutaj, dlatego też bardzo serdecznie zapraszamy na, na nowy wystawę, która stanowi część Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, które mieści się w naszym Spichlerze przy ulicy pawłowskiej 14. Więcej o tradycjach górniczych w Ternobrzega Tarnobrzega i na stronie Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg.